Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Będziemy sobie grać i opowiem Wam co nieco o GTA, o tym, co tu się dzieje. Wow, nie mogę rozpocząć. Jest, okej. Myślałem, że nie mogę rozpocząć jakiejś akcji. O, okej. Znalezione, nie kradzione. Cel, narzędzie, okej. A, moment, cel, narzędzie sprecyzowane, to lepiej nie. Do przewozu substancji. Motocykli, narzędzie do innej formacji. Gdzie i kiedy? Wy zabieracie pieniądze do dostarczenia zamówienia. Okej. Dobrze, weźmiemy sobie jedną z tych misji. Nie no, za mało członków jest w mojej misji, znaczy w moim klubie. Kurczę, muszę zaprosić może kogoś. Prezydent, myślałem, że mogę kogoś jeszcze tam. No brain, no problem. Weźmy sobie tego. Kogokolwiek tam. Byleby zrobić misję. Cyk. Z sesji pozapraszam. I opowiem Wam coś o GTA. Moje ostatnie przemyślenia. Wysłałem wszystkim zaproszenia. Zobaczymy, czy ktoś odbierze. Ważnie, ktoś dołączył do mnie już? Nie, jeszcze nie. Wysłałem wszystkim, ale jeszcze nikt nie dołączył. Jedna osoba i by wystarczyło, i by mógł sobie robić już to zadanie. A chcę robić zadanie, mam tylko 8000 na koncie. Nie mam w ogóle kasy. Wcale, zero, nul. I o tym też wam opowiem, dlaczego nie mam kasy. Okej, ktoś dobił? Chyba mogę zacząć zadanie, o ile jakieś nie trwa teraz. Teraz zobaczymy. Wysłałem znowu wszystkim zapro. Okej. I próbujemy. O, nowe zadania są. Widzicie? Wbiłem sobie do innej sesji i już są nowe zadania. Durnie, który pakował kłopoty. Tutaj co mamy? Do przychwytania dużej transakcji, broni. O, to może być. To czy to? Dobra, weźmy może to. Yeah! Musimy uratować jeńca. No dobrze, wezmę sobie najnowszy motocykl, jaki kupiłem, i pojedziemy na nową misję, żeby ją wykonać. Więc o czym mam wam do powiedzenia na temat GTA? No jest jedna sprawa, jest jedna poważna sprawa, niecierpiąca zwłoki. Co się stało z GTA Online? Nic się nie stało, GTA Online jest ciągle fajne, możemy tu robić wszystko, dużo, tylko szkoda, że... No właśnie... Gra się trochę zestarzała. Pytałem ludzków na ludzkiej grupie, co myślą o GTA Online. Czy mają podobne wrażenie co ja, że jakoś już nie ma ochoty grać w GTA. Jakoś tak, nie wiem, przeminęło to. Jakoś już się nie chce. Za dużo, za często, za mało. Znaczy, nie można narzekać na nowości w GTA, bo coraz wychodzą jakieś całkiem spore aktualizacje i wygląda to spoko, no nie? Motocykle, jakieś nowe misje wykonujemy. I jest to naprawdę bardzo fajna i działająca gra online, gdzie możemy spotkać wielu graczy i bawić się razem jednocześnie. To jest ekstra. Moment, bo chyba mi nie wyznaczyło... siedziba, biuro, Lamar, ubrania... Tam tatuażu, bankomat. Gdzie to jest? Wow, aż tutaj. No dobra, jedziemy w takim razie na lotnisko. No, ja się tak zapytałem ludzków, co się stało, czy mają też takie wrażenie. Oni mówią, że tak, jest dużo nowych gier, które wyszły, które są świetne i w które wolę sobie grać niż GTA, tak mówili, no nie? I ja w sumie podzielam to zdanie, bo tak, mam Forza Horizon 3, mam Battlefielda 1 teraz, mam Overwatcha i wszystkie te gry są po prostu świetne, no nie? A GTA 5 ogólnie jest już na rynku jakiś czas i w sumie chyba już wszystko w tej grze widzieliśmy. Rockstar dalej pakuje w to pieniądze, ale chyba też już powoli widzi, że online troszeczkę podupada. Może właśnie z tego powodu dostałem 75 tysięcy dolarów, jak ostatnio się zalogowałem do GTA, wczoraj albo dzisiaj. Po prostu pojawił mi się duży komunikat na cały ekran. Otrzymujesz 75 tysięcy dolarów.
nie wiem za co. Taka kwota całkiem w porządku, no nie? Znikąd po prostu. Rockstarowska jakaś taka rzecz. No i tak się zastanawiam, no kurczę, jakoś mnie nie ciągnie do GTA i tak myślałem dlaczego. I właśnie dlatego, że są nowe gry, w które gram. No co mam powiedzieć? Znudziła się chyba ta gra wszystkim. Wszystkim już chyba powoli wychodzi bokami. Tyle razy się robiło różne tutaj te misje i no nie wiem jak wam to powiedzieć. Pewnie wiecie o co mi chodzi, bo podobne uczucie macie co do tej gry. Jest fajna, możemy robić dużo różnych rzeczy, latać śmigłowcami, samolotami, samochodami, motocyklami, motorówkami, łodziami podwodnymi. Grać jednocześnie z innymi graczami w online cały czas. Bez żadnych problemów, bez żadnych zacięć, bez żadnych lagów. Cheaterów jest mało, praktycznie w ogóle nie ma teraz cheaterów, bo Rockstar sobie z tym dał radę. A mimo to jest ciekawe zjawisko, że się po prostu nie chce. Ja mam obecnie 200, prawie 30 poziom i co? Trochę pieniędzy wydałem na GTA, jeśli chodzi o kupowanie szarków. Wiecie, mój cały ten ekwipunek jest dosyć rozbudowany, mam dużo samochodów, motocykli, kilka siedzib, fabryki, nie fabryki, magazyny i w ogóle wszystko. Mogę robić dużo rzeczy, ze znajomymi, mam bardzo fajną ekipę, z którą fajnie się gra i no niby jest wszystko git, ale się kuziła nie chcę, jeśli potraficie mi to wytłumaczyć. To nie wiem, to tłumaczcie, piszcie oczywiście w komentarzach. Okej. No dobra, mogę tu wjechać chyba motocyklem. Bo po co mam na piechotę jechać wzdłuż torów, no chwileczkę. To chyba tak nie działa. Chodzi o to, żeby robić to w motocyklu, nie? Okej, tu sobie wjedziemy, obym tylko nie trafił na metro jadące do mnie, we mnie. No, i to jest też powód, dlaczego mam tak mało pieniędzy, bo po prostu mało gram. A ponieważ mało gram, to też nie chce mi się specjalnie kupować szarków. No bo jak mało gram, to po co mi te szarki? No właśnie tak to wygląda. Nie wiem, no szkoda mi troszeczkę, bo tak gra jest naprawdę spoko, fajnie rozbudowana. Jest tutaj moja suka, która ma samochody, która tuninguje. I o, widzę, że ktoś tutaj... Ktoś coś tutaj próbuje. Coś widziałem, że tam ziomek chyba schodził do metra. Trzeba uważać, bo ktoś tu będzie mnie chyba atakował. No tej misji jeszcze nie robiłem. Ojeju! Policaje tu są. No i mam problem inny, bo mam motocykl jednoosobowy. I nie wiem, jak ja stąd go zabiorę. No właśnie, fajnie wygląda ten moto ogólnie. Tunigowałem go sobie ostatnio. Okej, zobaczymy. Policja już powoli gubię, ale chyba muszę ich wszystkich zaciukać. Tak myślę. Tak. Jest tu nasz bohater. I chyba jeszcze jest tu paru policjantów. Nie wiem, na górze może będą. Tam coś jest. Siema. Teraz tak. On nie wsiądzie na ten motocykl, bo to jest chyba jednoosobowy. Pójdzie za mną. Oby go tylko nie przejechał pociąg. Umiesz wsiadać na ten moto? Ha, kurde, przerąbane. Lucek, ty zrobiłeś. Ja pierdził. I co, muszę teraz wyjechać z tego metra jakoś. On będzie za mną biegł. No to świetnie, dobra, ty biegnij, ja będę jechał. Nie, wyjadę sobie z tego tunelu jakoś i wyjdę na powierzchnię, wezmę sobie inny motocykl, wjadę tu z powrotem, zabiorę go. No kurde, nie robiłem tej misji, więc nie wiedziałem, że tak trzeba to zrobić. Może tutaj, gdzie nie ma policji. I wjadę z powrotem w to miejsce. Przewrócić do klienta, wiem, zaraz wrócę. Tylko wezwiemy sobie inny. Który ja mam dwuosobowy? Wiecie co? Chyba właśnie ten taki stanterski, którego bardzo lubię. Jest dwuosobowy, raczej na pewno jest dwuosobowy. Z tym, że on jest dwuosobowy, a nie ma siedziska z tyłu.
ma po prostu błotnik. I na tym błotniku siada druga postać. No i ta postać tam siedzi, a nie ma jakiegoś tam siedziska takiego, wiecie. Tu sobie spokojnie zjadę motocyklem, nie powinno być żadnego problemu. Dobra, zobaczymy, gdzie się pojawi moto. O! Jak niedostępny. Dostępny musi być. Dobrze, i weźmiemy sobie może Hexer, Haku to Drag, Innovation, Street Brother. No to chyba tylko mogę wziąć tego. Pojaw się gdzieś. No cholera. Może nie tak daleko będzie. Nie, jest tutaj na drodze, spoko. To załatwię. Zabiorę go i pojedziemy. Chyba nie będzie problemu, bo nikt mi nie będzie przeszkadzał. Nie ma tam nikogo w pobliżu. No, serio? Przez co nie przeskoczy? Jo! Z 20-metrowych budynków skacze, a takiego płotka nie może przeskoczyć. Ech! No i zobaczcie, tu jest tylko ten błotnik. A postać może sobie wsiąść. No, po prostu ten motocykl został tak zrobiony, że jest dwuosobowy i już. Tu mieliśmy gdzieś to wejście. Jest. Myślę, że uda się tam wjechać. Wow, jak przygridowałem. Uhu! No dobra, najtrudniejsze będą te barierki do pokonania. Chyba się uda. Ha, ha! Okej. Schody. Myślałem, że to są ruchome, ale nie są. O cholera, nie z tej strony spadłem co trzeba, ale tutaj też sobie dojedziemy. Yeah! Wow! A, tu można zmienić jeszcze tor. No i ciekawe, ile za tą misję dostanę. Gdzieś chyba nawet około 30 tysięcy mogę dostać. O, widzicie, na to już sobie wsiadł. I on siedzi na tym błotniku z tyłu i zobaczcie, że całkiem na skraju. To jest ciekawe. Nie? A niektóre motocykle nawet mają dodatkowe siedzisko dla pasażera, ale są jednoosobowe i ciul, nikogo nie weźmiesz. To jest takie dziwne trochę. No i dobrze, musimy teraz stąd uciec. Można jechać gdzieś tutaj przez przystanek, a można też jechać sobie prosto do... No, tam wyjechać po prostu na zewnątrz. Już chyba wyjeżdżamy za moment. Ten moto jest bardzo szybki. On tak dużo szybciej jakby przyspiesza. Nie potrafię wam tego powiedzieć. Na liczniku pokazują się jakieś tam prędkości bardzo małe, 80 mil na godzinę. Ale mi się wydaje, że on jest dużo szybszy niż to pokazuje nam prędkościomierz. Zaraz zgubimy policję i będziemy mogli następnego zioma ogarnąć. Ciekawe, bo ja jestem teraz sam w moim klubie. Ktoś wyszedł z gry totalnie. Co? Do kryjówki? Ile mam tam kilometrów? 6 kilometrów mam do przejechania. Spoko, myślę, że dam radę. Musimy... W którym to miejscu jest dokładnie? Teraz ogarnę. Tutaj widzę, że po drodze są gracze. Aha, to nie jest moja kryjówka, ale... Spróbuję przejechać tak, żeby się nie dać trafić, chociaż akurat na tej drodze jest największa ilość graczy. No najwyżej skręcę w jakąś boczną drogę. Zobaczymy, czy uda mi się. O, ktoś tam nie jedzie. Ahaha, za późno. Będzie mnie gonił? Goni mnie, o cholera. Ale może mnie nie dogoni. Tam jakiś śmigłowiec jest. O, będą emocje zaraz. Wow! No i jeszcze zauważyłem, teraz, że... Dużo graczy robi taki deathmatch na publicznych sesjach, dosłownie. Znaczy, zawsze był jakiś tam deathmatch, no nie? Zawsze ktoś się tam rozwalał, ktoś kogoś gonił. No bo to jest GTA, to się takie rzeczy... Orzesz ty w mordę! Nie, spaduwa! Uciekam od niego. Huhu! Tutaj jadę. Kurczę, on ma tego szybkiego samochoda. Cholera. Coś tutaj będę miał chyba problem. Aaa, fuck, nie, spaduwa! Gonią mnie! Shit! O kurde! Jo! Śmigłowiec! O, uciekam tutaj. Buzard chyba. Chyba mam przerąbane, tak delikatnie. W dodatku nie mam żadnego zioma do pomocy. Całe szczęście, że wziąłem ten motocykl. Ręce mi się pocą. Pojadę tu może. Kurczoki! Zaraz mnie rozwalą.
Wow! Śmigowiec jeszcze leci, cholera, myślałem, że padł już. Muszę jakieś uniki robić, szybko do góry tutaj. Okej, trzeba do niego trochę postrzelać chyba. O, nie wiem, czy to bezpieczne. Wow! No dobra, to spadamy. Kurde, może jakoś się uda zwiać. Ja pierdziu, goni mnie. Co? Tam jeszcze... O cholera. Chyba po mnie. Delikatnie mówiąc. No 3,5 tysiąca dostałem. A mogę go jeszcze tutaj zamordować, ale nie wiem. A no kurde, pieprzony trafol. To nie trafol. Kurcze no. Ale też go chyba zdążyłem zabić. Ale jak już nie robię misji, to o co chodzi, no? Dajcie mi spokój. Ech, co? Odwrócony lot. O, to bardzo lubię robić. To jest też bardzo fajne wyzwanie. Och, kurde, no. Dobra. Wezmę sobie mój motocykl jakiś. Weźmy sobie... ten nowy Vortex. Pojaw się gdzieś blisko. O, super. No, ja lot odwrócony bardzo lubię robić takim stanterskim samolocikiem. No, nie jest ekstra. Kurczę, ale jak się gracze na mnie rzucili. No a propos tych deathmatchów, to właśnie ostatnio nawet nie mogłem się ruszyć z miejsca, bo jacyś dwóch kolesi biegało za mną cały czas i nie mogłem się nawet nie mogłem trybu pasywnego włączyć. A ja ich nawet nie strzeliłem, oni mnie pierwsi zaczęli strzelać. I nawet mnie tam nie znali, nie? Tam jacyś zagraniczni, bo to było w takich momentach, kiedy raczej nikt z Polski nie grał. To było dość późno w nocy. No i właśnie oni rozwalali mnie, potem ktoś inny przyjechał, też ich rozwalali, tamten zaczął innych jeszcze rozwalać. I tak w kółko, taka... No, ktoś latał hydrą też, dookoła wszystkich rozpieprzał. No i taki się zrobił jeden wielki deathmatch. Ja myślę, że gracze już rzeczywiście się bardzo nudzą w tym GTA. Nie interesują ich, nie interesuje ich zbieranie tych paczek. Może mają, wiecie, zcheatowane te konta, że mają tam nieskończoną ilość kasy. O, tu mamy jeszcze lepszy samolot do tego. Mamy Bersh, to jest Bersha, nie? To jest super. Wow, jak ja dawno tym nie latałem. Spróbujmy go sobie. Tym to dawno nie latałem. Zobaczymy, czy uda mi się zwyciężyć. 9 minut do końca. Ja zawsze to robię tak, że latam tu właśnie w tym obszarze. O. I sobie powoli latam, nie lecę jakoś szybko. Staram się robić takie duże okręgi właśnie w tym miejscu. No i ważne jest, aby nie wylecieć nad wodę, bo jak się wyleci nad wodę, to wtedy można się rozwalić. Wtedy się kasuje nam się wynik. O cholera, tu raczej nie chcę lecieć koło tych wiatraków, ale mogę sobie lecieć tu dookoła. O, może tak, polecimy sobie. O, już dawno tak nie latałem. Mam bardzo, bardzo fajny samolot do tego. Chyba najlepszy, jaki może być, bo jest jeszcze ten... O, nie. Z tym silnikiem tłokowym mi się też super lata, też fajnie stanciki się robi różne, ale tutaj mamy już silnik odrzutowy, więc w przypadku, gdy będę leciał... woda, może jeszcze zaliczy? Jest, liczy jeszcze, dobrze, spoko. Ta woda nie jest wystarczająco głęboka, żeby nie liczyło, wygląda na to. Też dobrze jest to robić hydrą, ale hydra nie jest taka zwrotna, o to chodzi. Ja tutaj steruję głównie ogonem. I jak chcę skręcać, to ogonem skręcam i wtedy fajnie można sobie latać. Można się łatwo rozwalić. Najgorzej jest, jak się jakiś słup nie zdąży wczytać. Jak w GTA San Andreas, kojarzycie? Na pewno się milion razy w GTA San Andreas rozwaliliście właśnie o niewczytany do końca słup jakiś, takie jak tutaj są. O, już kogoś w wyniku pobiłem. Zostało 7 minut, nabiję jakiś tam wysoki wynik i nie będę tutaj latał w nieskończoność.
Ale bardzo lubię te właśnie wyzwania. Chciałbym, żeby one częściej się pojawiały, bo lubię je sobie robić. Mam kilka różnych takich moich trików na nabicie dużych wyników. Na przykład jest taki, jak jest demolka, to wcześniej robiłem to tak, że byłem na jakiejś tam jezdni, na autostradzie, pokazywałem wam zresztą ten trik kiedyś tam w odcinku, że się stoi z miniganem i się rozwala wszystkich dookoła, no nie? Można zamiast swojego minigana zamówić sobie na przykład samochód z wieżyczką, na przykład samochód z miniganem i wtedy nie tracimy amunicji, a też mocno strzelamy. Można sobie jeszcze zrobić coś innego, ponieważ podczas demolki nie goni nas policja, nie mamy żadnych konsekwencji, no to możemy sobie polecieć do wojska i za zniszczenie myśliwców dostajemy bardzo, bardzo dużo kasy, bardzo dużo kasy do destrukcji. I na przykład ja raz zniszczyłem jeden myśliwiec, czasami to tak nie dodaje się, nie? Ale jak się zniszczy jeden myśliwiec, to dostaje się nawet i 1 200 000, a czasami tam 700, różnie, nie wiem jak to tam, na czym to polega. Wow! Nie wiem na czym to polega, ale można w ten sposób bardzo dużo zarobić właśnie kasy za zniszczenia. Także jak macie hydrę, jest demolka, bierzecie sobie hydrę, lecicie do wojska, rozwalacie myśliwce, cały tam sprzęt wojskowy i jeszcze ewentualnie dorabiacie sobie kasę, niszcząc inne samochody dookoła. Tam jest akurat też autostrada, możemy sobie tam zresztą polecieć. Pyk. Report hacker, ciekawe kto. Mam nadzieję, że nie ja. Zaraz zobaczymy. No. I dostaje się dużo kasy i szkoda, że właśnie też te wyzwania nie są tak często. Dużo jest różnych akcji. A nie, to nie ja, ktoś tam ma haksy może. Dużo jest różnych takich akcji, które są podejmowane przez innych graczy. Na przykład jak ktoś robi misje klubowe, no to się to pojawia na mapce i też możemy sobie w tym uczestniczyć. Ale wolałbym, żeby było więcej takich wydarzeń, gdzie musimy coś osiągnąć, coś tam rozwalić. No, moja demolka to jest moja ulubiona rzecz i chyba każdego gracza, bo rozwalanie wszystkiego dookoła to zawsze był priorytet w każdym GTA. Każdy uwielbiał to robić już od Vice City, od tam GTA 3. No, dopiero w Vice City były takie różne możliwości, nie? Mogliśmy kogoś zabić młotkiem i w ogóle. No, muszę uważać, żeby tak nie latać nad graczami, bo ktoś mi może namierzyć z wyrzutni rakiet i mnie, krótko mówiąc, rozwalić. Na razie nikt mnie nie namierzył, także wracam nad pustynię. Można tak latać, no już tak powoli mi się wydaje, że niebo to jest ląd, a ląd to jest niebo. Tak się wszystko podwracało w mojej głowie. Ale można, bez problemu można to zaliczyć. Trzeba trochę tam polatać. Najlepiej się lata na padzie. Jak nie macie pada, to kupcie sobie, bo w GTA się bardzo fajnie jeździ i lata, używając pada. Zresztą pad też wam się przyda w innych grach. A może skręcimy w tą stronę, bo tu jest baza wojskowa. Pyk. Mam już 20 tysięcy metrów naliczone, nabite. Myślę, że już mogę sobie odpuścić nawet to latanie, bo najlepszy gracz ma z 10 tysięcy metrów, czyli 10 kilometrów. Jeszcze w sumie nie nabiłem tu jakiegoś największego wyniku, a pewnie im więcej graczy w tym uczestniczy, tym więcej kasy się dostaje. Uhohoho! No, możemy nawet tak się ustawić. Jakiś tu inny gracz jest, pewnie mnie zestrzeli, ale to nic, bo ja już mam nabity wynik. Teraz zobaczę mnie tutaj latającego do góry kołami, czyli do dołu ogonem. Cyk. No i jak wlecimy nad wodę, to nam się powinny punkty skasować. O, właśnie w tym momencie mi się zatrzymały, nie? No. To jest ogólnie bardzo fajny myśliwiec, z tym, że on nie jest uzbrojony, on jest do takich lotów stanterskich. Świetnie się nim lata. Jak ktoś planuje jeszcze sobie tak postantować samolotem, to jest bardzo fajne tam latać przez jakieś różne tunele, nie tunele,
tutaj czasami. O, jest ten mały właśnie samolocik, którego uwielbiam. Suka, nie ma spadochronu. Co? Jakim? Czemu nie miała spadochronu? Co? Tam był ten mały samolocik, on też jest świetny i chyba nawet bardziej zwrotny. No nie, gdzie mnie zrespiło? Ech, kuźwa. Co? Ej, jak ja mam stąd wystartować samolot? A, może się da. Dobra, spoko. I tu też jest bercz. To jest super samolocik, naprawdę. Najlepszy chyba, jaki może być do tego odwróconego lotu. Jeszcze jest to stanie na kole, takie wyzwanie. No to stanie na kole to najlepiej robić sobie w PCJ600. Czy 750, to tu chyba się tak nazywa w tym GTA. A, wystartuje się, okej, spoko. No, więc ta gra zrobiła się taka deathmatchowa teraz. Bardzo dużo graczy się zabija między sobą. Wow, ale to lata szybko. Skubaniutkie. Ktoś tutaj robi odwrócony lot, czy po prostu tak sobie lata? Zobaczymy, co on tutaj robi. Pewnie myśli, że lecę hydrą i go zestrzelę. Ale nie, ja mam zwykłą berszę nieuzbrojoną. Ej, to on ma hydrę. O cholera, mogę mieć przerąbane. Chyba hydrę ma, nie wiem. Hydra jest szybsza, ma dużą prędkość maksymalną. Co on tu ma za samolot? To jest hydra? Chyba hydra. Tak, widzę, że jest uzbrojony. Ciekawe, czy myśli, że ja lecę hydrą. Co on robi? Aha, zatrzymuje się teraz. Będzie tu lądować. Nie ma. Dziwne, że mnie nie zestrzelił. Inny gracz to już by mnie 6 razy rozwalił. To jest ogólnie fajny samolocik. Nie wiem, czy robiliście sobie szkołę latania, ale można nim robić różne stanciki. Latać sobie tu. 14500 dostałem. W szkole latania było właśnie takie wyzwanie, żeby latać tutaj pod tymi mostami. Nie jest to łatwa sprawa i można się łatwo rozwalić, ale jak ktoś to przejdzie na wysokiej punktacji, no to jest koksu. Jest to ciężka sprawa. O nie, zabiorą mi... Za ile? A, 24 sekundy, to jeszcze zdążę dolecieć do lotniska. Może będzie tam akurat drugi samolocik. Musimy się trochę wznieść do góry. 15 sekund, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, wyskakuję na 3, 5, 4, 3, skakuj! Elegancko. Udało się wznieść na dość dużą wysokość, ale chyba nie dolecę. Musiałbym teraz otworzyć spadochron. Nie wiem, czy dolecę do lotniska. Jest kawałek drogi stąd. Piszcie oczywiście w komentarzach, co myślicie teraz o GTA, czy gracie jeszcze tak jak wcześniej, tak dużo, czy też mniej. Widzicie, że na mojej playliście GTA 5 jest tylko raz w tygodniu, ale staram się też troszeczkę tam grać, nie jest tak, że w ogóle nie gram. Raz na tydzień sobie wbijam na jakieś co najmniej 30 minut, godzinkę, zresztą w GTA nie da się wiele 30 minut, bo samo uruchomienie trwa 5 minut czasami. A wczytanie mapki i do zapraszania się ze znajomymi w ogóle. Ale no piszcie, co myślicie o tej grze. No i hej, dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa.